Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Resident Evil 1 HD Remaster. I lecimy, słuchajcie, dalej. Ostatnim razem wróciliśmy do posiadłości. Zdobyliśmy ten nasz upragniony klucz z hełmem. No i będziemy otwierać kolejne pomieszczenia, które żeśmy mieli wcześniej zablokowane. Jedyne, czego się obawiam, to te nieszczęsne huntery. Ja, słuchajcie, mam 3 sloty w ekwipunku wolne, ponieważ ja muszę ze zwykłą bronią chodzić oraz muszę z shotgunem chodzić, ponieważ jeżeli wyskoczą zombiaki, to nie będę na nie marnował shotguna, a jeżeli wyskoczy hunter, no to bez shotguna będzie jedna wielka dupa. Dobra, słuchajcie, ja miałem krótką przerwę, ale w miarę pamiętam, co tu się działo. Tylko ja sobie teraz muszę przypomnieć, gdzie są te korytarze pozamykane. Wiem, że jeden korytarz z windą sobie odblokowaliśmy i tam musimy wjechać jakby na wyższe piętro. Natomiast tak, po tej stronie mamy praktycznie wszystko otwarte. Natomiast na górze chciałbym tak po kolei to otwierać, wiecie, bo ta winda jest tutaj chyba też gdzieś niedaleko, ale zobaczmy, czy tutaj mamy coś zamkniętego. Okej, tutaj są jakieś drzwi. No zobaczmy, na razie ja tego shotguna mam wyciągniętego. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Dobra, otwieraj. I zobaczymy, co na nas tu czeka w tym pokoju. Na mapie wyglądało to... Jezu, coś tu się rusza. Ja walę. Czemu ten kruk za mną tutaj patrzy? Jezus. Ja nie rozumiem, o co tu chodzi. Czy on mnie tutaj czymś pieprznie zaraz? Ale czego mam na ten wyłącznik jakby światła? Nie, nie mam wyłącznik światła. Nie wiem. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Tam się coś świeci. Tu się coś świeci, hello. Dobra, jest dagger. Tu jest jakaś notatka chyba jeszcze dodatkowa. Aha, ona to przesuwa. Czy ja mam to przesunąć do tego kruka? Nie wiem, o co tutaj chodzi. Mail to the chief of security, czyli mail do szefa ochrony. 1998 rok. X day is drawing upon us. Execute the following... Dobra, czyli tutaj on dostał jakieś poufne informacje, jakby rozkazy, tak? No i jakieś akcje od niego są wymagane, tak? I po pierwsze... O mój Boże, w sensie lure, jakby zwab oddział STARS i jakby... nie wiem, naślij na Starsów tą broń biologiczną BOW, tak to rozumiem. Po drugie, collect two embryos of each mutated... Aha, czyli musi ma zebrać dwa embriony z od tych włączając tyranta. Excluding, wyłączając. Including, to jest jakby, że wraz z czymś. Dispose of the tyrant, czyli jakby wypuść tyranta, masakra. Upewnij się, że... co? Aha, że jakby... że wszyscy, cały personel powinien być w gotowości, tak to rozumiem. Że on się ma upewnić, tak? Żeby cały personel był w gotowości. A nie w gotowości, jakby, że mają zniknąć, tak? Że wszystkie mają zniknąć, cały ma zniknąć personel i ma się ich pozbyć, jakby, nie? Oraz właśnie zwierzęta, na których przeprowadzono testy. I on ma jakby tak to zrobić, aby ich śmierć wyglądała na jakby jakiś przypadek, tak? Wypadek. I jak wszystkie te rozkazy wykona ten szef ochrony, to ma się zgłosić do siedziby głównej po kolejne instrukcje. Jeśli z jakichś powodów nie będziesz potrafił czegoś wykonać zgodnie z terminem, jakby musisz od razu natychmiast się jakby z tego rozliczyć, zgłosić to. I w razie jakichś tam sytuacji nadzwyczajnych
Powołaj się chyba na numer jakiś tam 5691. Czy to jest jakaś wskazówka do zagadki? 5691, trzeba to zapamiętać. Powodzenia Umbrella Headquarters. No spoko. Dobra, ten numer może być jakąś zagadką. Znaczy podpowiedzią do zagadki. Mogę przesunąć to ewentualnie no do tego tutaj kruka, no. No możesz tam wejść. No ale ja tu nic nie mogę zrobić. Nie rozumiem tego. Chyba, że do tej głowy. Ale co, po co? Nie mogę zeskoczyć w ogóle, wiecie o tym? O, z tej strony zeskoczyła. Ale tu jest kolejna szafka. Nie rozumiem, to jest jakaś zagadka. O co chodzi? Dziwi mnie jeszcze to, że jest taki najazd tu na ten wyłącznik. Da się! Widzicie? No właśnie, zgasło światło. No tam się świeci jakiś... Tak, ptak patrzy jakimś niebieskim, pseudo-niebieskim, bardziej fioletowym może nawet światłem, w sensie oczami. Aha, tu jest czerwony, tam jest żółty. Ja nie rozumiem. Dobra, słuchajcie. Tu się nie zmieszczę. Chyba, czy ja to mogę przesunąć też? Spróbuję do tych głów to podsunąć, nie wiem. Bo ona nic nie chce zrobić, jakby... No jakiś kryształ w oku, tak? Tego... sztucznego zwierzątka. Co? Co ona tam powiedziała? Dobra, no, że w oku siedzi to. Would you like to take it out? Tak. Że jest do czegoś przymocowany i jakby nie da się tego tknąć. Może dlatego, że ten kruk się gapi? Nie, nie rozumiem tego. No dobra, a z drugiej strony? Aha, musiałbym to przesunąć najpierw. Tylko ja chyba już to spieprzyłem, prawda? Bo ja nawet nie wiem, czy ja mogę to przeciągnąć w jakiś sposób. Czy ona po skosie tak to weźmie? No nie wezmę tego tak. Przejdźcie to. Jakie to jest głupie. Jakie mam to przesunąć jakby... No ja się tu zblokowałem już. Ja nie wezmę tego kryształu w takim razie. No zobaczcie, jakie mam to podsunąć sobie, cofnąć, że tak powiem. No głupie to jest. No mogę tylko wejść. Tam też nie mogę zeskoczyć. Nie, no słuchajcie, zablokowałem to chyba. Chyba, że tamtą skrzynkę z drugiej strony tu przesunę, ale nie wiem, czy dam radę. No tego nie mogę ruszyć. Nie rozumiem tej zagadki. Nie rozumiem tego w ogóle. Tego też nie przesunę sobie w drugą stronę. O co tu chodzi? O coś tu chodzi. O, zobaczcie, jak ten kruk się patrzy na tamto oko, to ono mryga, nie? A jak nie patrzy, to jest jakby... Widzicie? Nie mryga. To ma na pewno jakieś znaczenie, ale... Ja na czas na przykład nie zdążę tu wejść i szybko tego podnieść. Zobaczcie, no znowu mryga to gówno. Mogę strzelić w tego kruka. Ja walę. Nie czaję tego. Słuchajcie, ja tu zrobię małe cięcie i ja muszę to ogarnąć, bo ja bym chciał wiedzieć, o co tu chodzi i jak mam zdobyć te klejnoty i o co chodzi w ogóle z tym krukiem, który się rusza. Nie mam zielonego pojęcia i ja muszę to przetestować sobie na spokojnie, ewentualnie sobie sprawdzić, o co tu chodzi. Więc małe, słuchajcie, ZW. Dobrze, słuchajcie, jestem z powrotem. Ja sobie musiałem zloadować jeszcze raz i ustawić sobie te skrzynki w odpowiedni sposób, bo tamtej, słuchajcie, się nie dało uratować. Teraz udało mi się to ustawić odpowiednio. No i słuchajcie, sprawdziłem, o co tu chodzi. Tak jak myślałem, tu chodzi o to, że no ten ptak po prostu jak patrzy na ten klejnot i ten klejnot mryga, nie da się go podnieść. I sposób jest na to taki, żeby przebiec jakby tutaj pod tym krukiem i on wtedy... Jakby odwracamy jego uwagę i on jakby za nami od razu, że tak powiem, nie podąża wzrokiem, bo jakby przebiegamy pod nim i on nas nie zauważa.
Dopiero jak wejdziemy na skrzynkę tam naprzeciwko, to dopiero wtedy on zacznie się obkręcać, ale powinniśmy zdążyć ten klejnot zebrać. Więc słuchajcie, lecimy. Zobaczcie, o, dopiero on teraz się będzie przekręcał. No właśnie, i teraz na spokojnie zdążymy. Bierzemy pierwszy klejnot. Słuchajcie, zaraz będę mieć cały ekwipunek wypełniony, nie? I robimy to samo w drugą stronę, czyli znowu pod nim przebiegamy, tu wbijamy do góry i podnosimy to szybko. I udało się. Mamy dwa klejnoty i słuchajcie, ja wiem, gdzie te klejnoty trzeba włożyć. Czy to miejsce już jest wyczyszczone? Tak. Czyli to tak naprawdę miejsce wygląda na opcjonalne, ponieważ te klejnoty będą potrzebne do włożenia przy takim posągu tygrysa. My już tam jeden klejnot wtrynialiśmy, nie wiem czy pamiętacie. W jednym z poprzednich odcinków. Tylko teraz tak, ja muszę się wrócić do skrzynki, bo ja jak zwykle, słuchajcie, nie mam miejsca w ekwipunku. No i ogólnie no to pomieszczenie z tym krukiem nie było jakieś złe, ale naprawdę można się tam zablokować. Po prostu, jak się źle przesunie te skrzynki. Czy tam te komody, to bardziej komody były niż skrzynki. No ale wiecie, o co mi chodzi, nie? No masakra. Dobra, słuchajcie, no te klejnoty muszę koniecznie ze sobą wziąć. Tu dostajemy do granatnika amunicję. Też w tamtym pokoju była. I tam był jeszcze dodatkowo nożyk. No, niestety muszę iść w ten sposób. No, innej opcji nie ma. I teraz, gdzie było to przejście? My obok tego przejścia z tym posągiem tygrysa przechodziliśmy ostatnim razem. I był tam... to było tu? Był tam... Tak, to było tu. Był tam Hunter, ale no skoro go... Ja walę! No, tego się nie spodziewałem. Ja pierdzielę. No przy sejwie? Serio? Popieprzyło was? On tu przez okno wskoczył, szmaciarz. Ja pierdekam! No i pozdro. Czyli na nie trzeba 3 hity z shotguna. No jak one będą mi tak tu wskakiwać, to ja pozdrawiam. Jak ja wyglądam? Caution żółta. Dobra. Caution żółte zostawmy na razie. Czy one tak randomowo będą tu wskakiwać? Czy to było jakby, wiecie, oskryptowane, że zawsze tu wyskakują? No tu mam nadzieję, że już nikogo nie będzie. Jak jest to z tym shotgunem w ogóle? 4. No, 4 pociski, właśnie. Dobra, ale może coś tu zyskamy fajnego. Jak nie będę mieć miejsca na te fanty, które tu dostaniemy, to najwyżej użyję tej apteczki, nie? Dobra, wtryniamy to oko. Ej, ale tu jest miejsce na jedno oko. Bo to tamto niebieskie już wtryniliśmy, nie? Okej. Aha! Zajebiście. Czy ja nie powinienem czerwonego wtryniać, tylko ten drugi, rozumiem, tak? Ja mam teraz już caution pomarańczowe. Teraz pytanie, czy to się... czy tam się to zresetuje? Pytanie. Czy ja będę mógł teraz wtrynić ten drugi kryształ? No ale skąd miałem wiedzieć, że ten czerwony jest zły? No właśnie to mnie, słuchajcie, zastanowiło, że tam przecież już było miejsce tylko na jeden kryształ, bo ten niebieski wtryniliśmy. To dlaczego akurat żółte, a nie czerwone? No bez sensu. Teraz pytanie, czy te węże tam będą, czy nie. Bo jeśli tak, to ja znowu spieprzyłem. A nie, zobaczcie. Zobaczcie, wypluty jest ten kryształ czerwony. No to wtryniamy ten żółty. Ale gówno. Teraz to ja na bank będę musiał wziąć... apteczkę. Mamy jakąś dyskietkę. Widzę to. Płytę bardziej niż dyskietkę. Tak, płytę. M.O. Disk. Nie wiem, co to jest w ogóle, ale spoko. Myślałem, że jakieś fanty fajne dostaniemy. Może jednak nie było opcjonalne pomieszczenie w takim razie. Jezu, przecież jest na dole napisane yellow and blue. A ja czerwony wtryniam. No po prostu debil. Ale ja nie pamiętałem, słuchajcie, tego, że tam było tak napisane. Teraz dopiero zobaczyłem tą inskrypcję. No debil. Ale no, gra potrafi naprawdę zaskoczyć. W każdym, słuchajcie, momencie.
Dobra, tu mamy to obcykane wszystko, więc ja wracam się do skrzynki. Ja mam nadzieję, że przez to okno już więcej mi tu tych hunterów nie wyskoczy. No te ciała poznikały, nie? Niby. W sumie ja też tam chyba już nie będę musiał w ogóle iść w tamtym kierunku, tak mi się wydaje. No ale jeszcze zobaczymy. Jeszcze nie będę przesądzał, bo jeszcze tu się dużo może wydarzyć. Idziemy, słuchajcie, do skrzynki. Inaczej. Dobrze, że słuchajcie, te węże mnie nie zatruły. Chociaż tu bym sobie użył pewnie tego antidotum, nie? Natomiast na pewno musimy sobie zebrać znowu... no, może być spray na przykład. A tą płytkę, no na razie bym to wywalił, bo nie wiem, gdzie tego użyć nawet. Nie widziałem nigdzie komputera takiego na to. Kurde, czy ja mam to brać? No nie, no nie będę brać. Dobra, słuchajcie, ładujemy znowu shotguna do fulla. Akurat chyba wyszło idealnie. Combine i tu będziemy mieli 10, tak. No i tak, słuchajcie, zostawiamy. Nie wiem na razie, o co chodzi z tą płytką. Idziemy teraz do kolejnego pomieszczenia, które otworzymy tym naszym kluczem. Teraz tylko się zastanawiam, gdzie iść. Bo ta winda jeszcze mi została. Ja ją pamiętam, ta winda nieszczęsna. Gdzie ta winda była? Wyżej? Tutaj? No, ale to jest to piętro, do którego ja nie mam dostępu, czyli ja muszę jakby z parteru tam pojechać, z tej kuchni, tak? Czyli nie tutaj, czyli jeszcze, czyli jednak będę się wracał tą drogą, gdzie te huntery wyskoczyły, widzicie? Ja coś powiem i zaraz wszystko się zmienia. No dobra, ale dwa razy chyba w przeciągu tutaj 5 minut to mi nie wyskoczą, bez przesady. Ja walę, no ta rezydencja teraz jest naprawdę stresująca, bo nie wiem, co się tutaj może wydarzyć, po prostu. Najzwyczajniej w świecie, no dobra, tutaj. Czy w tamtym korytarzu było czysto? Tu była jadalnia, z tego co pamiętam, no i tu jest ta winda, mogę tam przejść? Przejść. Wejść. Dobra, czyli ona była tam niżej, tak? Z tej kuchni muszę jej użyć. Ale w tej kuchni był zombiak chyba, nie? Kurde, już sam nie pamiętam, czy tam był zombiak, czy tam był ten taki, wiecie, zmutowany zombiak, ten lepszy. Słyszę, że coś tam łazi. No dobra, ta winda jest tu. Ja bym go pominął, wiecie? Ja nie chcę, żeby on mi się zamienił w tego Crimson Head'a, czy jak on tam miał. No ale chodź tu. I tu jest ta winda, tak? Jezu, tu kolejny leży. Tak, używaj tej windy. No ale szybciej! Czy ona automatycznie wybierze odpowiednie piętro? W sensie, ja chcę to piętro, na którym jeszcze nie było, nie? No, stresuję się, bo teraz są nieznane rejony dla mnie. I proponowałbym może... O, fuck. Jestem w dupie. Ja walę. Musiałem, słuchajcie, jeden chociaż shot. Bo on był za blisko mnie. Teraz go dobijemy już pistoletem. Czy on wstanie? On się już rozlał. Ale jeszcze jeden idzie. Słyszę. Tylko nie wiem, kurde... Czy on jest za tym rogiem? Nie, idzie. No tego normalnie z pistoletu załatwimy. Mam nadzieję, bez problemu. No serio? Jaki on był mocny! Chyba się też rozlał. Rozlał się. Słuchajcie, nawet nieźle to się... Nawet nieźle to wyszło, bo są w jednym miejscu. I mógłbym teoretycznie, wiecie... podpalić ich tutaj za jednym zamachem. A czy te drzwi są otwarte? Nie. Klamka jest wyłamana. To jest roślinka czerwona i zielona. Dobra, okej. To połączymy sobie te dwie roślinki. No bierz. Mógłbym ich tu spalić.
Ale czy ja tu się będę w ogóle wracał? Bo tu jest ta niby klamka rozwalona, nie? Boże, ile mam tych roślinek. Ja walę. Dobra, a tam jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Pokazać mi to. Co to jest? Co to jest za... Gdzieś wlazłem. W ogóle nie spojrzałem na mapę w ogóle, gdzie wchodzę, ale spoko. Aha. O mój Boże, ile tu jest rzeczy. Dobra, no to mi nie zajmie żadnego miejsca, ale tu jest jakaś bateria chyba, czy jakiś akumulator, nie wiem co to jest, jak akumulator wygląda, ale bateria jest podpisana. Tu mamy jeszcze jakieś naboje, nie no masakra. Czekajcie, ja muszę stąd wyjść i się zastanowić, ja już nie mam miejsca. Tragedia. A tu? Pokazać mi tą mapę. Aha, czyli to jest taki... Taki skrót, że nie będę musiał tą windą jeździć. Okej. No dobra, no to wiecie, czym to się skończy. Powrotem do skrzynki oczywiście. Koniecznie muszę się wrócić do skrzynki. No nie mam miejsca, a muszę zebrać te naboje tam. Ja w ogóle ani razu jeszcze z granatnika nie korzystałem. Nie wiem, czy to nie jest błąd. Czy ja na przykład nie... Bo zaraz mi się shotgun, słuchajcie, skończy. Żeby nie zamiennie nie stosować, wiecie, shotguna i tego granatnika na te huntery. Ja zobaczę, jak ja stoję zaraz za amunicją do tego shotguna i ewentualnie sobie wymienimy. Bo strasznie dużo mam pocisków do tego granatnika, nie? W skrzynce na pewno tam jest ich multum. Mamy różne nawet rodzaje, wybuchowe, chyba kwasowe. I jeszcze tam teraz na górze zdobędziemy kolejne, więc... Dobra, zobaczmy jak to się prezentuje. No tą baterię na razie wypieprzę, bo nawet nie wiem gdzie tego użyć. No to też jedna nam wystarczy roślinka. W sensie leczenie. Tak myślę przynajmniej. Teraz tak, jak my stoimy z tym shotgunem? No na razie w ogóle zero amunicji. Tu jest 6 tylko. No a tych kwasowych było dużo więcej. Tu jest 6, tu jest 6, 6 i tam na górze kolejne 6, 6. Nie, no słuchajcie, bierzemy ten granatnik. I tu do magnuma jeszcze. Właśnie, gdzie ten magnum, słuchajcie? Ja nie wiem, gdzie ja go pominąłem, nie mam tej broni. Weźmy to, wywalmy na razie to. I przeładujmy... przeładujmy tę broń, dobra. Ja to, słuchajcie, zapiszę sobie może, co? Bo ja tak słabo, znaczy słabo, mało zapisuję, a powinienem zapisywać po prostu częściej. A, tak, muszę wziąć fuel canteen i zapalniczkę. No to w takim razie wiecie, co muszę zrobić? Muszę na razie ten spray odłożyć. Bo tam muszę zebrać dwie znajdźki, zaś znowu się będziemy wracać, a dajcie spokój z tego. Popieprzone to. Za mało miejsca. Dobra, zapiszmy to. Zapiszmy to, zrobimy sobie dodatkowy zapis. Mamy tych ribbonów od ciula. Gdybym wiedział, słuchajcie, co w tych pokojach będzie mnie czekać, to od razu bym sobie przygotował odpowiednie miejsce. Ale ja, słuchajcie, idę tam w ciemno. W sensie nie wiem, czego się tam spodziewać. Czy jakichś beboków, czy nie. Dlatego, no, jest dramat. Jest dramat z tym, że ja muszę się co chwila wracać. Dobra, ale już w dzisiejszym odcinku więcej nie zapisujemy, tylko na sam koniec odcinka. Dobra, wracamy na górę. Mamy ten, całe szczęście ten skrót i całe szczęście to nie jest aż tak daleko. Ale wiecie... Aha, tą baterię zdobyliśmy, tak, bo się zastanawiam, co my tam tak naprawdę zdobyliśmy. No baterie, okej. Tylko gdzie tej baterii użyć, nie mam zielonego pojęcia. W ogóle nie przychodzi mi nic do głowy. To było tu. Tam w sumie, w tym korytarzu Crimson Head mi łazi, ale on jest całe szczęście gdzieś po drugiej stronie w ogóle tego korytarza, więc on tu nie przychodzi i jest tu w miarę bezpiecznie. Chociaż mogę się zdziwić w momencie. Mam nadzieję, że one tutaj, te dwa zombiaki też tak szybko się nie przemienią, nie? Idziemy je podpalić. Dobra, to tego się używało chyba i tyle. Czy one się podpalą razem?
Nie no, podpaliła jednego. Przejdzie to. Jeden się tylko podpalił. No to jedziemy z drugim. Tylko problem jest w tym, że ja tu nie pamiętam, czy ja tu gdzieś jeszcze mogę ten fuel sobie uzupełnić. Nie pamiętam tego. Dobra, tu mamy wszystko zebrane. Wejdźmy tutaj i zbierzmy te naboje. No i wracamy się po raz kolejny do skrzynki, żeby to zostawić. I żeby tą zapalniczkę też zostawić i fuel. Dobra, ale przynajmniej tu mamy czysto. Nie powinno nas tu nic zaatakować, no chyba, że nagle mi tu wskoczą kuźwa przez okno, no ale to jest pierwsze piętro, więc hello. Chociaż one są takie dosyć sprawne, nie? Nie pamiętam też, czy tu nad tą jadalnią, czy tu nam zombiak chodził, czy ja go zabijałem, nie pamiętam. Dobra, idź. I potem zastanowimy się, co dalej, bo na pewno jeszcze tym kluczem z hełmem można otworzyć jakieś drzwi, bo ona go jeszcze nie wypieprzyła z ekwipunku. Więc, no, musimy na 100% tego gdzieś użyć. Dobra, wracamy się. Tu mamy ciszę, spokój. Jest jak ja kocham te korytarze, gdzie mam pewność, że nic mi nie wyskoczy i wiem, że tu nie ma zombiaków. No po prostu lubię mieć takie bezpieczeństwo, nie? Że tu wszystko mam poogarniane. Ale powiem wam, że w ogóle nie czuję jakby niepokoju związanego z amunicją. W sensie naprawdę mamy duży zapas tego wszystkiego. I cały czas nam dochodzą kolejne i kolejne. Dobra. Nie wiem czy... Nie, no nie biorę ze sobą tych pasowych, bez sensu. 6 mi starczy, kuźwa w sumie nawet nie wiem, ale no nie mogę chodzić, słuchajcie, i z amunicją do pistoletu, i z amunicją do granatnika. Mam nadzieję, że ten granatnik jest na tyle dobry, że jak ja pierdzielnę tego huntera, to on na hita zginie. Dobra, no muszę wziąć jakieś leczenie, koniecznie. Okej, okay, no i lecimy dalej. Lecimy dalej, teraz się muszę zastanowić, gdzie mamy jeszcze jakieś drzwi. O, nieotwarte. Na tym skrzydle lewym mamy wszystko otwarte według mnie. Widzę na prawym są tutaj nie, tam nie. Dobra, tu w holu głównym jest, są jedne drzwi i na górze tamte chyba też mnie nie interesują. Dobra, czyli te w holu głównym na prawo. Mhm. Tam powinno być ok. Tylko czy ja tam górą chcę iść? Chyba górą będzie najszybciej, tak mi się wydaje, i najbezpieczniej. Jezus. Kobieto. I pytanie, czy to są już ostatnie drzwi, bo jeśli tak, to ja będę musiał się zastanowić bardzo poważnie, gdzie ja mam użyć tej płytki, gdzie mam użyć tej baterii, bo ja nie kojarzę żadnego miejsca ani na płytkę, ani na baterię. Naprawdę. Nie no, tu nad tą jadalnią chyba czysto też mam, bo nawet nie słyszę żadnych odgłosów. No w holu głównym to mam nadzieję nic mi nie wyskoczy. Czy ja przechodziłem przez holu główny od czasu hunterów? Wiecie co, bo ja sobie chyba naszykuję zaraz tego, ten granatnik. Nie no, chyba wezmę ten granatnik, wiecie? Bo się sram. Sram się w ciul. To są te drzwi? To są te drzwi. Jedyne nieotwarte tutaj. I czy ona wypieprzy ten klucz? Nie. Ja pikole, czyli jeszcze są jakieś drzwi oprócz tych. Oh my god, to jest jakieś pseudolaboratorium? Co tu jest? To jest coś do przeczytania, chyba jakiś notatnik albo książka. Dobra, coś jest napisane ręcznie, nie ma daty. Nic się nie zmieniło. Nigdy nie sądziłem, że ten pokój, który jakby wymyśliłem na potrzeby eksperymentu, jakby zaowocuje tym. Mogę się tutaj ukryć i być bezpiecznym przez jakiś czas, ponieważ nikt nie wie o sekretnym przejściu za obrazem. Nawet pan Spencer. Obraz w posiadłości, in the back of the art room, w jakby z tyłu pokoju sztuki, coś takiego. Masakra, czyli jest jakieś tajne przejście.
Co to jest? Tu jest globus. Ale czy ja coś tu mogę zrobić w ogóle? Pokazać mi to. No jest tam jakieś przejście, ja to widzę. Teleskop. No dobra, spoko. Gdzie tu się idzie? Czekaj. Tam są drzwi, a w tą stronę tu coś jest. Ribbony. Boże, mi są one tak potrzebne jak nie powiem co. A, no dobra, ale idziemy na razie. Pokazać mi to, jak tam to pomieszczenie wygląda. Co tam jest w tym pomieszczeniu? Jakby wanna? Co to jest? Jezus. Dobra, no wchodzimy, no raz kozie, nie? Zaraz zobaczymy, co tu dają ciekawego. O, fuck. Nie. Zmień no na zwykłą broń. No, granatnikiem na pewno nie będziemy go zabijać. No, on mnie zaraz ugryzie. Dobrze, tu jest roślinka. Widzę, jakim jest gruby. To jest ten pokój sztuki chyba, nie? Chociaż nie ma tu obrazu żadnego. Ja mam nadzieję, że ja tu się nie będę wracać, więc nie będę na pewno tego... No ileż można? Na pewno go nie będziemy podpalać. Tym bardziej, że i tak nie mam... Dobra, rozlał się. Tym bardziej, że i tak, słuchajcie, nie mam przecież... tu jest nożyk. I tak nie mam przecież... no. Paliwa, nie? Benzyny. Tu się coś świeci i roślinki. Zaraz weźmiemy roślinki. Co to jest? Szkatułka chyba z biżuterią. Tak to wygląda. Pokazać mi to. Egzamin. Czy da się to jakoś otworzyć? Tu coś jest. Aha, nic nie ma. Unusual. Tu też nic niby. Tu coś jest. 4 centymetry jakieś... Nie wiem co. Okej. No o coś tu chodzi. Nie wiem, a jak kliknę to use? Nie, nie da się tego użyć. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Mogę wziąć jedynie jeszcze tą roślinkę. No i w sumie tu jeszcze mamy te niebieskie. Ale no, bez sensu, bo i tak nie jestem zarażony. Tu nie mogę przejść jakby za tą kotarę. I tutaj to lustro też mi chyba nic nie daje. No dobra, no to by było na tyle w tym pomieszczeniu, tym bardziej, że i tak mi się już świeci wszystko ładnie na zielono, czy tam niebiesko, już nawet nie wiem, no powiedzmy zielono. Słuchajcie, ja sobie przeładuję broń. Trochę ubywa nam tej amunicji do tego pistoletu, powiem wam. Trochę nam tego ubywa, ale tu dostaliśmy cenną informację o tym obrazie, o tym przejściu. Kurde, co z tą szkatułką ja mam zrobić? Oto jest pytanie. No taki trochę shit. A zejdę jeszcze tam na dół. Co tam na dole było potrzebne, żeby otworzyć przejście? Czy my już to otwieraliśmy? Bo ja nie pamiętam. Nie, to jest zamknięte. A, tu trzeba mieć... Ja pikole, czy my nie mamy tego w skrzynce? Ale chyba mamy jedno. Taki, na tych kratkach były takie dwa jakby, takie dwie dziurki, nie? Tak jakby tam trzeba było coś wtrącić i nie wiem, czy my takiego jednego nie mamy. Dobra, nieważne, czekajcie, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić z tą szkatułką. Egzamin kombajn, no pff, o co tu chodzi? Zobaczcie, no świecą się jak psu jajca te takie jakby elementy niebieskie na każdej ściance, ale ja nie mogę z tym nic zrobić. Chyba, że tu trzeba coś włożyć w to, w tą dziurkę. Bo ona coś tu mówi, że 4 cm, nie? Tu też nic się nie da, tu się nie da. Czy tu można było, no, znaczy, czy można było, no można łączyć przedmioty, ale takie fabularne, w sensie amunicje czy coś, to spoko, ale... No dobra, i tak się muszę chyba wrócić do skrzynki, słuchajcie, znowu. No bo cóż, mam znowu pełny ekwipunek. Ale otworzyliśmy kolejne przejście. I jeszcze jakieś na pewno zostało, no bo...
Niestety, ale nadal mamy ten klucz w ekwipunku. Ja się będę musiał zaraz zastanowić, gdzie jeszcze mogłoby być to przejście. Dobra, na pewno tu mamy już ogarnięte. Wracamy się do skrzynki. Wiem, słuchajcie, gdzie. Za tą szkatułką. Za tą zagadką z kluczem. Tam, gdzie były te takie posągi, rycerze i tam była ta pułapka. Ja wiem. My tam szliśmy nawet dwa razy bez sensu, pamiętam. Ale tam jest ten Crimson Head po drodze. Ja wiem, gdzie to było i chyba tam był też klucz. Ale zaraz to sprawdzimy na mapie. Tylko najpierw sobie tutaj ogarniemy to. Ten ekwipunek. Jeszcze się zastanawiam, z czym mógłbym połączyć tą szkatułkę. No z tym dyskiem, który zdobyliśmy, to by było głupie. Połączmy to z tym. Czekajcie, no wezmę to, ale to jest głupie. Jeśli to miałoby do szkatułki wchodzić, no to bez sensu. To już bardziej. Dobra, czekajcie, jak ja mogę teraz to spróbować połączyć? Nie. No nie, no jak ta płyta... Nie, no nie ma szans. No właśnie, tak też myślałem. Płyta będzie do jakiegoś kompa. Nie no, co ona robi? No ja nie mam nic innego, żeby to wtrenić do tej szkatułki. No bateria, no nawet nie ma szans. Czy ja mam coś jeszcze? O, to jest to, o czym mówiłem do tej tam bramki na dole. Tak mi się wydaje, ale jeszcze jednego takiego czegoś potrzebujemy. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, z tą szkatułką. Na razie ją odkładamy w takim razie. Zajmiemy się nią, nie wiem, później. Zobaczmy teraz tą mapę i zobaczmy, czy ja mówię prawdę, czy was nie okłamuję. Tak, jest zamknięte. Idziemy tam. Idziemy tam, tylko jest ta, niestety ten Crimson Head i on mnie pewnie ugryzie. On mnie pewnie ugryzie, chyba żebym go potraktował jednym hitem z... z granatnika, ale to chyba nie będzie się opłacało. Dobra, to jest na górze. To chyba się nie będzie opłacało. Chyba lepiej go pominąć po prostu. Tak mi się wydaje. Dobra, idziemy tędy. I teraz chwila prawdy, czy on mnie ugryzie, czy nie. Bo to jest loteria. Czasami się udaje tu przebiec bez ugryzienia, czasami mnie gryzie. No, no i mnie niestety złapał. Dobrze, chociaż że raz tylko. Zobaczcie, jak on jest szybki. Masakra. No i to na pewno będzie tutaj. Czy ja mam caution? Wow, mam nawet fine. Ja sobie wezmę ten granatnik, bo... no nie wiem, co mnie tam czeka, nie? Za tymi drzwiami. Zawsze wolę z granatnikiem wejść do nowo poznanego pomieszczenia. No bo na pewno to były drzwi zamknięte, no dokładnie. Dokładnie tak. I wywala nam ten klucz. Gites. Będzie więcej miejsca w ekwipunku. Sztos. Czyli to jest już ostatnie miejsce zamknięte na ten klucz i będziemy mieli całą posiadłość, że tak powiem, ogarniętą. Oho, to mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Roślinki. Co to, kuźwa, było? Ja to słyszałem. Co to jest? Słyszycie to? Bardzo dziwny odgłos. Połączę to od razu. No idź, idź. Ja pierdykam! Nie, nie, no masakra! Czy ja mam z tym walczyć, czy ja mam spieprzać? No tam na pewno bym z tym nie dał rady walczyć. To jest jakaś biblioteka. Dobrze, słuchajcie, że ja mam ten granatnik, bo to by się skończyło katastrofą. Dramat. Spieprzaj. Czy on tu idzie? Ej, ale to nie jest głupie. W sensie go tak... Jezu, myślałem, że ja nie trafię tam granatem. Ej, no na luzie, słuchajcie, jak tak będę robić, to nie powinien mnie nawet zranić. Tylko czy mi wystarczy, ja mam tylko 6 pocisków do granatnika, ja się tego nie spodziewałem. Oj, spieprzyłem chyba. Czy on tam poszedł, czy nie? Zginął? Nie, no nie zginął, nie ma szans.
idzie tu. Idzie szmaciarz. Bo szmaciura. Nie, za blisko, za blisko, za blisko. Czy ja mam jeszcze jeden pocisk do tego? Nie mapę. Mam jeszcze jeden. Kurde, szybki jest ten wąż. Zginął. Zginął, słuchajcie, na 6 hitów z granatnika. Ja wale. Dobra. Poszło w miarę okej. Tam coś leży, widzę to. Mamy osiągnięcie i mamy załatwionego węża. Sztos. Sztos, ale słuchajcie, znaczy shotguna jakbym miał też by było okej, okay, ale bym się wystrzelał praktycznie ze wszystkiego, to po pierwsze. I z shotguna na pewno bym więcej amunicji stracił, tak mi się wydaje, niż z tego granatnika. Myślałem, że będziemy jeszcze musieli go doprawić zwykłym pistoletem, ale udało się, całe szczęście. Masakra. On ostatnim razem uciekł na mnie, a tym razem go zabiliśmy na dobre, takie mam wrażenie. Chociaż w rezydentach to nigdy nie jest pewne, czy się kogoś zabija raz na zawsze, nie? Dobra, mamy jakąś książkę, zaraz ją poczytamy. Natomiast czy tu jeszcze coś jest oprócz książki? Nie, tylko to. I czy ja wyjdę obok tej windy? Bo tak to wygląda. Czy tu coś jest? Nie. Czekajcie, zobaczmy teraz tą książkę. Use, egzamin, nie wiem jak to się robiło, egzamin chyba. I teraz tu otwórz ją. Aha, kolejny medalik. Medal of Wolf. No spoko. Cały czas coś zdobywamy, a ja nie wiem nawet gdzie tego użyć. To może być do grobu któregoś. Tam mijaliśmy takie groby i takie kółeczka tam niby trzeba było wtryniać, ale 3 chyba były tam potrzebne. Jak nie więcej. Dobra, słuchajcie, no mamy to z głowy. Teraz czy ona tędy mi wyjdzie? Na pewno to jest to przejście. Tu mamy wszystko, mamy. Czy ona mi tu wyjdzie? Nie wyjdzie. Ja walę. No to ja muszę niestety znowu przez tego Crimson Head'a wracać. No to mi się nie uśmiecha w takim razie. Ale całe szczęście już tu nie będziemy przychodzić. Może byś wzięła może zwykłą broń teraz, skoro i tak do granatnika nie mam nic. Będę musiał przeładować ten granatnik. On mi tu wlazł tym oknem, szmaciarz. Dobrze też, że mi dali tu jeszcze apteczkę na wszelki wypadek. Czy to już tu jest ten Crimson Head? Chyba jeszcze nie. Dobra, tu jest na razie cisza, spokój. No kuźwa! Ale powiem wam, że naprawdę dobrze wyszło, że ten granatnik wziąłem. Bo shotgunem też bym sobie pewnie poradził, tym bardziej, że... Fajnie była ta arena, pseudo-arena, usytuowana, w sensie, że był ten regał i można go było tak, wiecie, w ciuciu babkę robić, nie? I bawić się z nim w kotka i myszkę i on mnie nawet nie zranił, więc naprawdę to było spoko. Nie była ta walka trudna po prostu, nie? No i teraz, czy on mnie ugryzie? Zobaczcie, on jest zawsze w tym samym miejscu, zawsze w tym samym miejscu stoi, szmaciarz. Wskoczył, ale nie chwycił mnie. A się rzucił jak Reksio na szynkę, kuźwa. Dobra, wracamy do skrzynki i na ten odcinek to myślę, że będzie tyle. Bo i tak już mamy 40 minut. A jeszcze sobie uporządkuję ekwipunek. Nie wiem co z tą szkatułką, naprawdę masakra. Może w tej szkatułce będzie ten trzeci, wiecie, trzeci... No, trzeci artefakt do tych grobów tam, żeby można tam było wejść. Nie mam pojęcia. Natomiast słuchajcie, na pewno to zostawiam w skrzynce. Już tyle mam tych rzeczy w tej skrzynce, że to jest hit. No chyba, że to jest do tej szkatułki, już sam nie wiem. Dobra, bierzemy sobie coś do tego granatnika. Kurde, jeszcze ten magnum pieprzony. Już mamy 2 porcje amunicji do magnuma. Weźmy może zwykłe teraz, czy te kwasowe. Dobra, zwykłe niech będą. Połącz to. 2 porcje naboi do magnuma, nabojów do magnuma, a my nie mamy tego magnuma, no dostanę szału. I ta płytka jeszcze, gdzie tego użyć wszystkiego? Masakra, ale będę mieć zagwozdkę, tym bardziej, że już mamy wszystko tu pootwierane w tej rezydencji, więc będzie hit. Nie wiem jak ja to znajdę, ale no będziemy najwyżej się gubić i już od razu wam powiem, że w następnym odcinku będziemy po prostu biegać po korytarzach i używać wszystkiego na wszystkim, bo ja nie wiem gdzie z tym iść. Więc pewnie będzie nudnawy odcinek, ale
Zobaczymy. Zobaczymy. Może nagle na coś wpadnę genialnego, gdzie tego wszystkiego poużywać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Było... dużo się działo, dużo nowych rzeczy, nowych lokacji, zabiliśmy węża. Ogólnie jestem zadowolony, jak mi tutaj poszło. Dziękuję wam bardzo serdecznie jeszcze raz i do następnego, do za tydzień. Pa, pa!